Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Wysoki Sejmie, przykro mi, ale stwierdzam, że pani poseł, kandydat na marszałka, to mieliśmy do czynienia wielokrotnie, taka była praktyka, no nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że w przyszłości możemy się nad tym zastanowić, ale to w tym momencie jest dobrą wolą. Ja, kiedy kandydowałem na marszałka, udzielałem odpowiedzi. Ale to jest dobra wola, pani poseł. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ponieważ zostały zgłoszone dwie kandydatury, Sejm przeprowadzi w tej sprawie głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Proszę pozwolić, że obecnie przedstawię zasady głosowania przy użyciu urządzenia do liczenia głosów z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po włożeniu karty do czytnika i jej pozytywnej autoryzacji oraz zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się pierwsza litera imienia i nazwiska pierwszego kandydata. Lista kandydatów ułożona jest w porządku alfabetycznym. Korzystając z kursorów umieszczonych na klawiaturze numerycznej, czytnika można przesuwać pomiędzy pozycjami listy kolejnymi kandydaturami. Aby oddać głos na kandydata, którego nazwisko wyświetlone jest aktualnie na wyświetlaczu, należy nacisnąć przycisk koloru zielonego, znak plus. Aby zmienić decyzję, należy nacisnąć przycisk koloru czerwonego, znak minus. Wówczas znak plus obok nazwiska zniknie. Po oddaniu głosu na wybranego kandydata należy zatwierdzić swoją decyzję przed naciśnięciem białego przycisku. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem z brakiem możliwości zmiany decyzji. Zapytuję, czy panie i panowie posłowie są gotowi do przeprowadzenia głosowania? Tak. Chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć, że naciśnięcie białego przycisku jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji, zatem proszę, aby tego przycisku używać jako ostatni.